Niedzielski, wycofujemy rekomendacje. Zmiana 4 maja. Minister zdrowia, po majówce ograniczenia zabiegów planowanych będą wycofane. Od 4 maja wycofujemy ograniczenia dotyczące zabiegów planowych, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zalecenie dotyczące zabiegów zostało wcześniej wydane 8 marca bieżącego roku. Kolejny tydzień będzie bardzo ważny, bo od tego tygodnia pomajowego, czyli od 4 maja znosimy czy wycofujemy te rekomendacje ograniczenia zabiegów planowych, powiedział minister. Adam Niedzielski dodał, że była to smutna konieczność, związana z tym, że wszystkie siły musiały być skierowane na walkę z COVID-19 w trzeciej fali. Teraz, kiedy fala odpuszcza, chcemy przerzucić środki i siły na leczenie w innych zakresach, oznajmił. Ograniczenia będą wycofane po prawie 2 miesiącach, aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala. NFZ 8 marca tego roku zaleciło ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. I jak wyjaśniło NFZ, ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo, jak wskazał fundusz, przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń nie należało wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Długa lista zabiegów zalecenie dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, jak również dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii, ale z powodów innych niż onkologiczne.